Wchodzimy w świat sztuki lat 70. i 80. Tutaj przykłady malarstwa abstrakcyjnego i gdyby to porównać z tym, co się dzieje na polskiej scenie artystycznej, to musimy stwierdzić, że w naszym środowisku pojawia się to z pewnym opóźnieniem, z niemal dekada dzieli ten wybuch abstrakcji w olsztyńskim malarstwie od tego, co się działo w sztuce polskiej. Wspomniałam o artystach, którzy przebili się na ogólnopolską scenę artystyczną, o Henryku Mączkowskim. Warto też powiedzieć o Bożenie Jankowskiej, wspaniałej projektantce plakatów, wspaniałej artystce o uznanej pozycji i ogólnopolskiej, i międzynarodowej, artystce, która wygrywała międzynarodowe konkursy poświęcone sztuce plakatu. Tutaj dwie prace, plakat do przedstawienia pantomimy olsztyńskiej i teatru Stefana Jaracza. Talent Bożeny Jankowskiej był niesamowity. W ogóle artyści zajmujący się plakatem to artyści niesamowicie syntetyzujący obraz, bo oni w jednym kadrze, za pomocą jednego znaku, właściwie chcą nam opowiedzieć treść, chcą nam przekazać ideę, często ponad godzinnego przedstawienia. Tak robi też Bożena Jankowska i robi to naprawdę w mistrzowski sposób. Lata 80. w sztuce ogólnopolskiej to niezwykły wybuch i rozwój malarstwa, zwłaszcza malarstwa przedstawieniowego i malarstwa, którego estetyka opierała się na niezwykłej ekspresji. To było malarstwo nowych dzikich, którego przykładów za bardzo też w olsztyńskiej sztuce nie mamy, ale jest kilku bardzo ciekawych artystów i kilka bardzo ciekawych prac, które tutaj na wystawie pokazujemy. To jest barok Jerzego Wojciecha Bieleckiego. Zupełnie inna praca od tego, co artysta robi teraz. Praca dająca takie wrażenie szkicowości, ale ten charakter sztuki baroku, to memento mori, to pamiętanie o rozkładzie i o przemijaniu, artysta nam w tym obrazie doskonale przedstawił i doskonale o tym opowiada. Tutaj praca Tadeusza Piotrowskiego. To zupełnie łączy się z zupełnie niesamowitą historią. Ja pokazałam ją i spotkałam się z sprzeciwem artysty, który powiedział mi, że ta praca powstała, ponieważ po obejrzeniu filmu Kabaret czuł w sobie takie emocje, które natychmiast przelał na płótno. Filmu oczywiście z Lizą Minnelli. I że to był taki artystyczny żart i on nie chciałby, żeby to właśnie ta praca reprezentowała go, ale udało mi się przekonać go do tego, że właśnie ten kontekst, że takie emocje spowodowały powstanie tej pracy, jest jego naprawdę wielką wartością i swoistym znakiem czasu. Tadeusz Burniewicz, no to jest postać olsztyńskiego życia artystycznego. W tej chwili zajmujący się projektowaniem graficznym i właściwie nie malujący, ale my mamy tutaj przykłady jego fantastycznego malarstwa. Są obrazy z 1988 roku, z takiej dosyć sporej wystawy
którą miał w olsztyńskim BWA. To była cała wystawa poświęcona malarstwu portretowemu i to są portrety z życia, z postaci życia artystycznego i nie tylko Olsztyna, ale Bury nie bardzo chciał zdradzać, kogo w taki właśnie sposób sportretował, chociaż znawcy tamtego czasu sugerują, że mógł to być portret ówczesnej dyrektor, pani dyrektorki Biura Wystaw Artystycznych, ale bez względu na to, czyj to jest portret, to jest wizerunek o charakterze zupełnie uniwersalnym, bo jeżeli skupimy się tylko i wyłącznie na emocjach, które ten obraz przekazuje i na formie, w jakiej to robi, przez zatarcie rysów twarzy postaci kobiecej, przez ten jej drapieżny uśmiech i rękę władczym gestem obejmującą ramię artysty z takimi pazurkami, to właściwie nie potrzebujemy identyfikacji z konkretną postacią. To jeden też z bardzo lubianych przeze mnie obrazów Izabeli Janiszewskiej, Obarek. To jest też obraz z lat 80. połowy, utrzymany w konwencji takiego ekspresyjnego sposobu malowania, z niesamowitym wyczuciem kolorystycznym. Widziałam samotność, jak patrzymy na ten obraz, to ten tytuł zdaje się być niezwykle, niezwykle zgodny z przekazem artystki. Przechodzimy do nowszej sztuki, do bardziej bliższych nam dekad, choć tutaj w samym centrum jeszcze prace z lat 60., rzeźby i ceramika. Zupełnie nieznane oblicze Bogdana Stefanowa i jego miniatury ceramiczne, właściwie nigdy nie pokazywane, a odznaczające się niezwykłą urodą i szalenie lubiane przez zwiedzających, którzy skupiają się na tej niezwykłej precyzji i gamie kolorystycznej polewy, która pokrywa te rzeźby. Balbina Świtycz-Widacka, znakomita portrecistka, uczennica Konstantego Laszczki, też wspaniałego artysty i portrecisty. Mówię oczywiście o rzeźbie portretowej. Z drugiej strony Bolesław Marszał, też znana postać związana z olsztyńskim życiem artystycznym, a potem przez wiele lat artysta budujący renomę i markę zamku w Reszlu. Niezwykłe ceramiczne kompozycje Michała Sawaniuka, pokryte barwnym szkliwieniem z niezwykłymi efektami kolorystycznymi. Proszę tylko spojrzeć, jak fantastycznie łapią i odbijają światło. I rzeźba Ryszarda Wachowskiego, o którym wspominałam w kontekście projektów wnętrz instytucji publicznych Olsztyna. Zarówno Wachowski, jak i jego żona byli oboje uczniami Ksawerego Dunikowskiego. Studiowali na krakowskiej ASP.
I tutaj to ten monumentalizm wyrażający się w rzeźbach Dunikowskiego, to jego nawiązywanie do spuścizny kubizmu w tej rzeźbie Wachowskiego jest bardzo, bardzo widoczne. A obok niezwykle piękny, kameralny, rzeźbiarsko, niesamowicie potraktowany medal Barbary Lis-Romańczukowej. Medal oczywiście kojarzy nam się z takim odznaczeniem na wstążce przypinanym do klapy marynarki, ale w tym kontekście mamy medal jako małą formę rzeźbiarską. Na rewersie i na awersie, no tutaj możemy niestety jedną stronę tylko tego medalu pokazać. Precyzja, niezwykły warsztat i wyobraźnia artystki. Na naszej wystawie niewiele jest prac, które odwołują się do przeszłości regionu, do przeszłości związanej z historią, z kulturą, zwierzeniami, które można było spotkać w dawnych Prusach Wschodnich. Taką pracą jest Południca Katarzyny Łyszkowskiej, którą tutaj pokazujemy. Instalacja złożona z rzeźby starego korzenia i filmu. To jest praca, na którą trzeba poświęcić trochę więcej czasu, bo dobrze jest tu chwilę postać, albo nawet może usiąść, żeby zobaczyć ten film nawiązujący do dawnych wierzeń, dawnych Prusów, którzy wierzyli w to, że po polach chodzi właśnie postać ubrana w białe szaty, która jest albo bardzo starą, albo bardzo młodą kobietą i często po jej takiej bytności znikają dzieci, znikają odpoczywający po pracy w polu. Z kolei tutaj artystka też nawiązuje do takiej akcji, która na terenie Prus Wschodnich odbywała się już od lat 30., a mianowicie Leibersborn. To była akcja, która tutejsze dzieci wychowywała, chciała, wychowane były w duchu niemieckim. Po prostu kolejny etap germanizacji na bardzo dużą skalę. Przeprowadzany również tutaj i stąd to nawiązanie do znikania, do tego, że według wierzeń dzieci znikały w sposób fizyczny, natomiast ta niemiecka akcja powodowała, że po prostu znikały świadomościowo i mentalnie. Proces z lat 80. i 90. Efektowny i niezwykle przyciągający wzrok latawiec życia, który powstał specjalnie do jednej z edycji Galerii Jednego Obrazu. Galeria Jednego Obrazu to był taki projekt, w którym pokazywaliśmy
pracę olsztyńskich artystów. To była jedna praca jednego artysty, często właśnie praca, która powstała specjalnie na ten pokaz w galerii jednego obrazu. Taki też był Latawiec. Latawiec, który został wykonany i pokazany w 2005 roku przez grupę artystek olsztyńskich, która nazywała się Trykot. Praca wykonana w piwnicach olsztyńskiego zamku, a potem przekazana nam przez artystki w darze. Każda z nich wykonała techniką przez siebie wybraną kompozycję na papierze. Później te prace zostały porwane przez nie i w sposób mniej lub bardziej przypadkowy przyklejone na tę ogromną płachtę szarego papieru. Powstał kolaż, w którym rozpoznawalne są prace i Ewy Plichty, i Joanny Milewicz, i wielu, wielu pracujących wtedy przy tym projekcie artystek. Z galerii jednego obrazu trafiły do naszego zbioru też grafiki Mai Baranowskiej Wędrujące. Praca, która zadziwia też wielu znawców i kolekcjonerów dzieł tego artysty, a mianowicie Chłopiec rzucający kamieniem Wiesława Wachowskiego, również przygotowany do galerii jednego obrazu wraz z całą akcją, z performansem, który Wachowski na tę okoliczność przygotował. Później trafiła do naszych zbiorów. Tu mamy też, ja wspominałam o tym, że na wystawie są prace z kolekcji Muzeum Warmii i Mazur, ale też kolekcji Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i tu mamy przykład tych prac. Jeden z portretów Roberta Listwana, Warsztaty z umierania. Wspaniała, niezwykle wymowna, symboliczna i mocna praca. Kompozycja Joanny Milewicz z takiego cyklu Korporacja, też opowieść o samotności i alienacji, też o takim dziwnym świecie, w którym czasami zupełnie nieświadomie się znajdujemy. I kapitalna praca Weroniki Tadej Królikiewicz. To jest fragment jej tryptyku. Niestety całego nie mogliśmy pokazać ze względu na tę niewielką ilość miejsca, którą tutaj do dyspozycji mieliśmy. Ale fantastyczna praca, nagrodzona zresztą na Biennale Plastyki Olsztyńskiej główną nagrodą, pokazująca niezwykły talent tej artystki i jej mistrzostwo rysunkowe. Mogłoby się wydawać, że ta praca to fotografia, ale to jest rysunek z niezwykłą precyzją oddający strukturę tej cementowej ściany rozbitej, połączonej porwanymi jakimiś może metalowymi takimi, jak to nazwać? Prętami, o. Dziękuję.
A myślałam o zbrojeniu, że to takie zbrojenie, które wychodzi z wnętrza takich ścian. Pozostałe prace są równie mocne, wymowne i budzące ogromny podziw dla warsztatu tej artystki. Naprawdę ogromny. Widzę pana wysiłek, żeby pod odpowiednim kątem sfilmować pracę i tę wystawę. I tutaj muszę powiedzieć, że faktycznie ci, którzy przyjdą oglądać, trafią na ogrom, naprawdę ogrom sztuki umieszczonej w aranżacyjnym labiryncie zaprojektowanym przez Andrzeja Strokę. I wiem, że jest ciasno i wiem, że jest trudne odejście od niektórych prac, tak żeby je właściwie zobaczyć, ale proszę mi wierzyć, nie dało się inaczej zaprezentować wystawy pokazującej olsztyńskie środowisko, bo musiałam już i tak zrezygnować z wielu prac i żebyście Państwo zobaczyli wystawę w takim kształcie, w jakim ona jest, musiało to odbyć się niestety kosztem czasem właśnie trudniejszego dojścia do pracy. Obraz Marty Wasilewskiej-Frągnowskiej, Kochanie, nigdy nie będę Ikarem, ma niesamowitą historię, ponieważ jest to obraz kupiony w ramach akcji 100 dnia groszy dla kustoszy. To była taka akcja, w której poszczególne działy muzeum kupowały do swoich zbiorów prace z pieniędzy, a właściwie właśnie z groszy wydobytych z dna studni znajdującej się na dziedzińcu muzeum. Te przez lata wrzucone tam pieniądze zostały wydobyte, zostały oczyszczone, osuszone i wymienione w banku. No, zebrała się z tego naprawdę spora kwota i dzięki tej kwocie, ale też dzięki uprzejmości Marty Wasilewskiej-Frągnowskiej i jej sercu ta praca znalazła się w naszych zbiorach. To jest ostatni nabytek działu sztuki współczesnej i też najnowsza praca pochodząca z 2016 roku, która no właściwie kończy, to jest ta klamra. Jakbym chciała zamknąć datą tytuł wystawy, czyli Poza centrum sztuka olsztyńskiego środowiska plastycznego 1945, to właśnie data powstania obrazu Marty Wasilewskiej-Frągnowskiej 2016 byłaby tą datą kończącą.